otrzymujemy od Boga życie, Bóg, który panuje, króluje, który absolutnie jest Panem świata i naszego życia. I kiedy On zaprasza nas do udziału w swoim życiu, kiedy Bóg nas stwarza, to On czyni nas swoimi córkami, swoimi synami, jak mówi Słowo Boże. My jesteśmy synami Boga w Chrystusie. My używamy tego określenia córkami w tym rodzaju żeńskim, ale biblijnie czytamy o tym, że jesteśmy synami. Dlatego, że pochodzimy od Boga, że to tchnienie życia, ono nieustannie przepływa między mną i Bogiem. I jesteśmy usynowieni. Bóg jest naszym Ojcem. To jest też odkrywanie swojej tożsamości. Kobieta, ona przeżywa swoją tożsamość jako córka, jako oblubienica i matka. To są te trzy ważne zagadnienia, które nam mówią o naszej tożsamości. I to nie są etapy następujące po sobie, tylko to jest pewna rzeczywistość, w której ważne, żebyśmy dojrzewały i odkrywały się. Zawsze będę córką, córką Boga. Zawsze będę córką też swoich rodziców. I ten wymiar oblubienicy, zaproszenia do relacji z Chrystusem, który jest oblubieńcem, zaproszenia na gody baranka, czyli wezwanie do miłości oblubieńczej. To jest chrześcijaństwo. To nie jest zarezerwowany obszar dla osób konsekrowanych, ale tak naprawdę chrześcijaństwo. Również ty, która żyjesz w małżeństwie, razem ze swoim mężem też jesteście oblubienicą, bo Kościół jest oblubienicą. Jesteśmy oblubienicą. I znowuż ten trzeci wymiar kobiety, matki, bardzo piękny. My w naturze jesteśmy matką. Rodzimy się, stajemy się. Kobieta w naturze jest matką, czyli rodzącą życie. Można urodzić dziecko i nie być matką, a więc to pokazuje nam, że to nie jest tylko kwestia fizycznego przekazywania życia, ale rodzenia życia, bycia w tej przestrzeni stwarzania życia, wszędzie, gdzie jesteśmy, rodzenia życia w Duchu Świętym. Pięknie o tym mówi Paul Ewdokimow, to jest taki prawosławny teolog, który mówi, że właśnie tożsamość kobiety, ona osadza się w znaku narodzin i w znaku Ducha Świętego, rodzenia Ducha Świętego. Narodzin w sensie przekazywania życia w sposób taki naturalny, fizyczny, ale rodzenia poprzez Ducha Świętego. To jest kobiecość, to jest tożsamość każdej kobiety. To już jest dojrzałość, to jest naprawdę, to jest ten wymiar takiego osadzenia w sobie, kiedy ja też chcę dawać życie, rodzić życie. To jest powołaniem każdej kobiety, każdej kobiety. Natomiast kiedy my pozostajemy właśnie w swoich brakach, w swoim takim złamaniu, w swoich ciemnościach, to nie rodzimy życia. To, co my przekazujemy, to, co mamy, tą ciemność. I toksyczna kobieta, ona po prostu nie rodzi życia, nie przekazuje życia, tylko niszczy siebie samą i środowisko, w którym jest. Więc to jest taką biedą takich kobiet, które nie podejmują tej odpowiedzialności, o której zaczęłaś mówić. A Bóg na początku, kiedy stworzył Adama i Ewę, mówi: czyńcie sobie ziemię poddaną, a więc wezwał człowieka do odpowiedzialności. My jesteśmy odpowiedzialni. To jest ważne, żebyśmy wzięli odpowiedzialność za swoje życie, żebyśmy byli sprawczy, żebyśmy byli decyzyjni w swoim życiu, żebyśmy właśnie wzięli odpowiedzialność za swoje życie. Ta ziemia to jest moje człowieczeństwo, to jest moje serce, to jest moje życie, to jest właśnie ten proces, w którym jestem. Więc potrzeba, żebym wzięła odpowiedzialność za moje życie. Więc jeżeli, drogie Panie, chcecie zmiany, to weźcie odpowiedzialność za swoje życie. Nikt tego nie zrobi za ciebie. Więc czasami ja widzę, jak kobiety właśnie czekają i dają sobie czas, ileś lat i cały czas są w tym samym punkcie. To jest smutne.
i przychodzą już w takim momencie, kiedy są zdruzgotane, kiedy są w depresji, kiedy są strasznie połamane i wtedy jest dużo trudniej. I wtedy ten proces wychodzenia też będzie długi. A warto po prostu, kiedy tylko widzę, że coś złego się dzieje, natychmiast podejmuję jakieś działanie, podejmuję zmianę. Więc to jest kwestia odpowiedzialności za siebie i ona tak naprawdę wynika z miłości własnej.